Dzień dobry kochani, witam Was w dzisiejszym filmiku. Dzisiaj będzie taka moja zdrowa, codzienna rutyna. Wiadomo, każdy dzień jest inny, ale każdy człowiek ma jednak swoje takie nawyki. Ja pokażę Wam moje zdrowe nawyki, to co uważam, że jest warte, żeby brać z tego przykład. U mnie zawsze pierwsza rzecz zaraz po przebudzeniu to jest szklanka wody z cytryną. Przede wszystkim dlatego, że nasze ciało w większości składa się z wody. Więc jeśli chcemy, żeby było nam posłuszne, żeby prawidłowo funkcjonowało, to musimy je odpowiednio nawodnić po kilkugodzinnym śnie. Do tego daję znać swojemu organizmowi, że się obudziłam i tym samym taką szklanką wody z cytryną pobudzam swój metabolizm do pracy. Dzień zaczynam od treningu. Skończyłam już swój poranny trening, więc teraz czas na prysznic i przygotowanie mojej skóry pod makijaż. Ten mousse to jest, słuchajcie, moje ostatnie odkrycie. Przy kontakcie ze skórą zamienia się w taką piankę i dokładnie oczyszcza pory, co jest ważne po treningu, żeby zapobiec trądzikowi. Do tego nadaje skórze przepięknego blasku. Już, słuchajcie, nałożyłam sobie ten mousse na zwilżoną szczoteczkę. To jest szczoteczka od firmy Foreo, model Luna Mini 3. I ta szczoteczka jest, słuchajcie, idealna dla osób aktywnych fizycznie. A to dlatego, że świetnie oczyszcza pory i przez to nie pojawia nam się trądzik na skórze. Do tego ja jestem fanką naturalnego rozświetlenia i taki maksymalny blask, jaki jestem w stanie uzyskać na swojej cerze, uzyskuję właśnie za pomocą tej Luny Mini 3 i tego musu, który Wam pokazałam. Ja nie ukrywam też, że dla mnie ogromnym plusem jest to, że cały ten rytuał trwa od 30 do 60 sekund. Szczoteczka jest super higieniczna, jest wykonana z silikonu. Do tego obsługujemy ją tylko i wyłącznie jednym przyciskiem, więc jest to mega duże ułatwienie. Po zmyciu pianki z twarzy osuszam ją świeżym ręcznikiem i nakładam ulubione kremy. Krem pod oczy i krem na całą twarz na dzień. Zawsze kremy wklepuję zamiast je wcierać. Odebrałam właśnie sprzed drzwi swoje posiłki. Ja jestem, słuchajcie, na cateringu z wygodnej diety. Uwielbiam ten catering przede wszystkim za to, że nigdy nie czuję się na nim, jakbym była na takiej typowej diecie. Posiłki są tak pyszne i różnorodne. Do tego, nie ukrywajmy, jest to duża oszczędność czasu i duże ułatwienie w walce o swoją wymarzoną sylwetkę. Kochani, to jest moje pierwsze śniadanie. Jest to paprykarz warzywny podany z cząstkami ogórka i rzodkiewki oraz z pieczywem i babeczka z gorzką czekoladą i żurawiną. Powiem Wam, że dla mnie to jest idealne połączenie śniadania, bo nie dość, że świetnie się nim najadam, to na koniec zostawiam sobie taki słodki akcent w postaci babeczki i zaspokajam swoją ochotę na słodkie przynajmniej na pierwszą część dnia. Dalej oczywiście kawa. Nie wyobrażam sobie poranka bez kawy. Nie dość, że napędza mój metabolizm, to również napędza moje tempo pracy. Kawę piję czarną, bez mleka, bez cukru. Uważam, że kawa ma spełniać swoje zadanie, czyli pobudzać i dawać energię na cały dzień, a nie smakować jak deser i dodawać nam kalorii w postaci mleka, cukru. To jest zupełnie niepotrzebne. Słuchajcie, chciałabym Wam powiedzieć odnośnie zdrowych nawyków, że to, co na przykład teraz kręcę, taka moja zdrowa rutyna, którą wprowadzam każdego dnia od samego rana, to nie jest coś tylko właśnie do filmiku, tylko to jest coś, co warto wprowadzić w swoje życie,
Na co dzień? Przede wszystkim dlatego, że to sprawia, że jesteśmy zorganizowani. Jeżeli mamy jakiś plan działania, to automatycznie wiemy, co po kolei robić. Jeżeli nie mamy planu działania, to bierzemy się za wszystko i ostatecznie wychodzi na to, że nie robimy nic dokładnie, tylko wszystko po trochu. Uwierzcie mi, że ja naprawdę każdy swój dzień rozpisuję w planerze krok po kroku, co powinnam dzisiaj zrobić i zawsze muszę mieć te wszystkie rzeczy odhaczone, ale przynajmniej wiem, za co się zabrać i jak to mniej więcej ma wyglądać w kolejności w kontekście całego dnia. Jeżeli chodzi o dietę, to w takie dni, kiedy, jak widzieliście, ostatnio bardzo dużo podróżowałam, ciężko było trzymać dietę, bo co hotel to inne jedzenie, co restauracja to inny wybór. Nie mam też do końca wpływu na to, co tak dokładnie jem i na skład tych posiłków, więc bardzo wygodnym rozwiązaniem dla mnie jest po prostu powrót do kraju, zamówienie diety pudełkowej. I mam tą pewność, że wiem, co jem, nie muszę się martwić teraz gotowaniem, a w międzyczasie pranie ciuchów po wyjeździe, a jeszcze nadrabianie montażu vlogów i tak dalej, i tak dalej. Masa jest tych wszystkich tak naprawdę rzeczy po wyjeździe, plus do tego dochodzi praca i można sobie wszystkie włosy z głowy wyrwać ze stresu, więc zdecydowanie jest to ułatwienie. Cateringów dietetycznych jest cała masa. Ja przede wszystkim od swojego cateringu oczekuję tego, że mi te posiłki będą smakować, bo jeżeli nie mamy satysfakcji z posiłku, automatycznie łamiemy wszystkie zasady diety, bierzemy się za niezdrowe jedzenie i tak dalej, więc mi to musi smakować. Testowałam różne cateringi, mi smakuje wygodna dieta. Do tego, tak jak widzieliście już po śniadaniu, stawiam jednak na słodkie posiłki również w trakcie dnia, czyli nie wszystko wytrawnie, tylko ja muszę mieć jakiś akcent słodyczy i to jest dieta, która ten akcent słodyczy zawsze daje. Nie ma dnia, że ja dostanę wszystkie posiłki wytrawne, zawsze przynajmniej jeden lub dwa posiłki będą miały ten słodki akcent i dzięki temu ja nie sięgam po słodycze. Na drugie śniadanie wygodna dieta serwuje mi tartę z soczewicy z dynią i koprem włoskim. Powiem Wam jeszcze jeden taki mój trik, który mi teraz przyszedł do głowy. Zawsze, nim przystąpię do jakiejkolwiek pracy, robię wokół siebie porządek. Dlatego, że wychodzę z założenia, że jeżeli mamy porządek wokół siebie, to mamy też porządek w głowie i łatwiej jest się skupić na wszystkich obowiązkach, które musimy wypełnić, nie rozpraszając się bałaganem naokoło. Więc tak uporządkowane biurko od razu zachęca mnie bardziej do tego, żeby zacząć pracować. W ramach obiadu mam dzisiaj makaron ryżowy po tajsku z warzywami. Jeżeli chodzi o więcej takich fit wskazówek, porad, to nie wiem, czy obserwujecie mój Instagram, czy nie. Na moim Instagramie ogólnym Paulina Kuczyńska zorganizowałam wyzwanie, w którym ja i inne kobiety, które mnie obserwują, czyli na przykład ty, walczymy o swoją wymarzoną sylwetkę. Stworzyłam do tego osobne konto, dlatego że moje konto Paulina Kuczyńska jest ogólnym kontem, gdzie wstawiam cały swój lifestyle, natomiast konto, które podaję Wam o tutaj, jest to konto tylko fitnessowe. Z naszym wyzwaniem jest to grupa zamknięta, więc jeżeli chcesz być w wyzwaniu, to możesz dołączyć do naszej grupy. Tam wstawiamy przepisy, tam wstawiamy motywacje, swoje postępy. Generalnie wstawiam na przykład plany treningowe z YouTube'a na dzisiaj. Przypominam o tym, że musimy pić wodę. Jest mnóstwo w ogóle motywacji, jest świetna energia. Jest tam nas chyba już ponad 3000, więc zapraszam Was gorąco, jeżeli chcecie przed latem zawalczyć o swoją sylwetkę, to zróbmy to razem, bo razem raźniej. Ja się rozgadałam, a tak naprawdę jest sobota, więc muszę zabrać się za dokończenie vloga na jutro, na niedzielę. Słuchajcie, teraz po tym, co zrobię, chyba mogę się nazwać profesjonalną vlogerką, bo wszystkie vlogerki to robią oprócz mnie, więc i ja to zrobię. Słuchajcie, outfit of the day. Proszę Państwa, jest to bluza z Naked i jest to super bluza o tyle, że jest to bluza body. Czyli ona tutaj jest zapinana na dole i tu jest dopasowana, a tutaj jest taka wypuszczana ze spodni i dzięki temu ona
wychodzi tylko do pewnego stopnia, a nie, że nagle mamy taki brzuchol na wierzchu, więc naprawdę bluza im się fantastycznie udała, do tego zobaczycie na rękaw. Może być on taki, o taki, a może być on, słuchajcie, zobaczcie, taki, bo ja sobie go tak zawijam, ale to może być taki zwykły, normalny rękaw. Jeżeli chodzi o spodnie, to spodnie, słuchajcie, są z Zary. Ja głównie noszę spodnie z Zary, dlatego że jako jedne z nielicznych na mnie pasują. Do tego są z wyższym stanem. Ja uwielbiam spodnie z wyższym stanem. Nienawidzę takich krótkich spodni, gdzie tu boczek, tu brzuszek, tu zjeść nie można. Spodnie z wysokim stanem, dziewczyny, to jest zawsze dobre i bezpieczne rozwiązanie, więc polecam Wam takie z Zary. Naprawdę są genialne, bo są mega elastyczne, jak leggingsiki. Fajnie wyglądają, są mega trwałe, bo ja je mam mega długo już. No i ten wyższy stan robi robotę. To jest tak naprawdę cały mój outfit of the day. Nic więcej nie mam na sobie. Oprócz może biżuterię, powiem, tutaj mam taką bransoletkę z Lilu, personalizowaną. Zaraz może Wam pokażę, o tak, w ten sposób. O, tutaj możecie zobaczyć moją bransoletkę. Uwielbiam ostatnio ten akcent i właśnie też w takich kolorach, jakie ja noszę, więc personalizowane to kółeczko złote i wstążeczka przepiękna. Więc ostatnio uwielbiam takie kremowe outfity, tak się najlepiej czuję. Więc tak, to chyba wszystko z mojego outfitu. Słuchajcie, pomontowałam tego vloga i widzę, że za oknem jest bardzo ładna pogoda, więc postanowiłam zrobić sobie przerwę. Trochę ruchu nie zaszkodzi, wręcz przeciwnie. A ja przewietrzę sobie trochę umysł, złapię trochę może świeżej inspiracji, nowych pomysłów i przede wszystkim oczy mi odpoczną od komputera, bo masakra. Więc słuchajcie, ostatnio moją taką metodą jest spacerowanie samemu i słuchanie podcastów. Podcastów takich motywacyjnych, motywujących. Ludzi, którzy osiągnęli sukces, którzy założyli własny biznes, który się mega rozkręcił i tak dalej, i tak dalej. I słucham ich przygody, ich drogi, co mają do powiedzenia i inspiruję się. I jakoś tak mnie to nakręca pozytywnie, że łapię świeżą, nową energię do działania. Więc polecam Wam na spacerki posłuchać sobie podcastów. Na podwieczorek mam fit ciasto jaglane z musem jagodowym i powiem Wam, że za to też uwielbiam ten catering, bo normalnie po obiedzie zawsze mam ochotę na coś słodkiego i już bym pewnie mogła zgrzeszyć spokojnie, a wszystko mam wpisane w swoją dzienną liczbę kalorii, wszystkie posiłki są fit i dietetyczne, więc mój catering dba o to, żeby nie zabrakło mi słodyczy w normalnej, zdrowej diecie. Do tego, jak widzicie, jestem zwolenniczką podawania posiłków w ładny sposób, bo uważam, że jemy też oczami i jeżeli mamy podać sobie taką breję wymieszaną, która nie wygląda wcale ładnie, ten posiłek nie będzie satysfakcjonujący. Jeśli podamy sobie coś wszystko ładnie, to od razu lepiej nam to będzie smakować, bardziej się najemy, bo tak jak mówię, jemy też oczami. Kochani, ostatni posiłek tego dnia, kotleciki ziemniaczano-fasolowe z salsą z bakłażana i pomidorów. Teraz bardzo ważne jest, żeby zjeść posiłek tak, żeby ani nie najeść się przed samym snem, ale też nie zjeść go na tyle wcześnie, żeby potem umierać z głodu i zacząć podjadać. Więc po kolacji zero podjadania. Kochani, jedna taka moja rutyna przed snem, którą muszę się z Wami podzielić i uważam, że każda z Was powinna spróbować, lub każdy z Was, jest to medytacja. Medytacja jest ostatnio popularna, wszędzie słyszymy medytacja, medytacja, ale co to tak naprawdę jest? Słuchajcie, medytacja ocaliła mój sen i spokój ducha. Słuchajcie, jeżeli zastanawiacie się, na czym to polega, to w skrócie powiem Wam najprościej, jak się da. Uczycie się przenieść swój umysł z rzeczywistości, w której się znajduje, w rzeczywistość, w której chcecie, żeby się znajdował. Odcinacie się od wszystkich problemów, od sytuacji, od miejsca, w którym aktualnie jesteście i przenosicie swój umysł i skupiacie go tylko na jednej rzeczy, na której chcecie. Czyli medytacja daje nam taką umiejętność odcięcia się totalnie, odcięcia swojego umysłu od wszystkich myśli naokoło. I to automatycznie przed snem ratuje mi, słuchajcie, tyłek, bo ja mam problemy ze snem.
mam natłok myśli, wiecie, co jeszcze muszę zrobić jutro i zaczynam myśleć i tak dalej i analizować wszystko, mam masę pomysłów, więc medytacja bardzo mnie uspokaja. Możecie znaleźć na YouTubie gotowe medytacje, możecie to zrobić normalnie leżąc w łóżku przed snem na 10 minut i odpływacie zaraz po tej medytacji. Naprawdę nakłaniam Was, żebyście spróbowali i dajcie mi znać, czy na Was też medytacja zadziałała. Uważam, że każdy człowiek ma jakieś tam problemy, a medytacja jest świetną formą ucieczki, ucieczki umysłem. A wiecie, jak działa też siła przyciągania? Jeżeli w medytacji odetniecie swój umysł od otaczających problemów i przeniesiecie się w rzeczywistość, w której chcecie być i o której marzycie, to w takiej rzeczywistości prędzej czy później się znajdziecie i ja z takiego założenia wychodzę i mi się to zawsze sprawdza, więc dajcie znać, spróbujcie chociaż raz naprawdę, bo to jest świetna rzecz. Ja się z Wami żegnam, widzimy się w kolejnym filmiku i zostawcie kciuka w górę, jeżeli taki format filmiku się Wam podobał, bo jest to coś innego niż weekly vlog. Jeżeli będzie zainteresowanie, będą kciuki, będzie Wam się podobało, to ja z chęcią nagram dla Was więcej takich formatów i będę je przewijała razem z weekly vlogami. Więc ja się z Wami żegnam, miłego dnia,